c'était une visite qui a dépassé nos attentes, même si on venait avec le souhait qu'elle puisse quelque part manifester ce que représente aujourd'hui la relation franco-polonaise. Une relation qui a beaucoup changé. Il y a quelque chose qui se met ensemble en place. Cette tradition qui était marquée par la cérémonie 8 mai ce matin sur l'Arc de Triomphe, qui a souligné combien les Polonais étaient engagés dans la défense et la libération de la France, combien des Polonais sont morts pour la France. Mais indépendamment de cela, il y a cette Pologne d'aujourd'hui, cette Pologne que le président Hollande a qualifiée hier dans son discours. Il a dit la Pologne passionnée des leaders européens. La France reconnaît, reconnaît et se félicite du fait que la Pologne est aujourd'hui maillon fort de l'Europe. Rzeczywiście można powiedzieć, że od roku mamy do czynienia z przełomem, jeśli chodzi o stosunki Polski i Francji w sprawach obronności. To się zaczęło od pierwszego spotkania w Chicago na szczycie NATO prezydenta François Hollande'a z prezydentem Bronisławem Komorowskim, gdzie zapalili oni mocne zielone światło na współpracę. I to przyniosło serię moich rozmów z ministrem obrony Francji, Jean-Yves Le Drianem. 6 spotkań już odbyliśmy bądź we Francji, bądź w Polsce, po to właśnie, aby rozmawiać z jednej strony o obronie europejskiej, o współpracy w NATO, o współpracy dwustronnej. Wczorajszy podpisany list intencyjny pieczętuje ten pierwszy etap współpracy i jest też początkiem już wejścia w taką fazę konkretnych ustaleń, konkretnych rozmów.